W tej chwili otrzymaliśmy od pana sekretarza informację, że już z naszego regionu wstępnie zatwierdzony jest kandydat na posła do Europarlamentu, pan Przemysław Koperski. Czy pan coś wie na ten temat i jaka strategia na najbliższe wybory SLD? Kiedy słyszę nazwisko Przemysław Koperski, to buzia mi się śmieje od ucha do ucha. Znam pana prezydenta Koperskiego i to jest rzeczywiście człowiek nie tyle zdolny, co wręcz wybitnie zdolny i kiedy jestem przy nim, czuję pewnego rodzaju kompleks, że on jest bardziej zdolny ode mnie, ale cieszę się, że mam takich młodych kolegów, którzy potrafią być bardzo kreatywni, bardzo inicjatywni i kiedy Przemysław Koperski kandyduje do Parlamentu Europejskiego, to wiem, że mówienie o europejskości nie będzie tylko mówieniem, ale będzie i działaniem bardzo europejskim. Sojusz Lewicy Demokratycznej wprowadził Polskę do Unii Europejskiej na fantastycznie dobrych zasadach. I później partia po partii, która przejmowała po nas władzę, te szanse marnowała. Przemysław Koperski potrafi odzyskać tę europejskość dla Polski, potrafi te szanse europejskie bardziej wykorzystać. Kiedy jeżdżę po Polsce, to zawsze odnoszę talenty tych młodych ludzi, których spotykam do talentów Przemysława Koperskiego i na szczęście w naszej formacji takich osób jak Przemysław Koperski, który kandyduje z naszej listy do Parlamentu Europejskiego, jest więcej, ale on jest primus inter pares, bardzo go lubię i szanuję. Panie Marszałku, czy jest jakaś taka strategia opracowana na wybory i do Europarlamentu i samorządowe centralnie, czy raczej pozostaniecie Państwo również w takiej sferze regionalizacji, czyli w zależności od aktualnych potrzeb i oczekiwań społecznych w danym regionie? Oczywiście każdy region ma swoje problemy i każdy chciałby, żeby te regionalne problemy były rozwijane w pierwszej kolejności. Ale ja myślę, że ten nasz pomysł przywrócenia 49 województw, on płynie właśnie z tego, by Polska rozwijała się równomiernie, żeby nie było 16 metropolii, które rozwojem, wzrostem wyrastają wyżej niż wieża Eiffla, to wszystko inne staje się ziemią tragiczną, zabiedzoną i taką niedoinwestowaną. Więc myślę, że z każdego szczebla władzy można wymyśleć taki sposób rządzenia Polską, by rozwijała się ona równomiernie. Jeśli ktoś mieszka w jakiejś metropolii, cieszy się, że metropolia się rozwija, a inni niekoniecznie muszą, to się myli. Żadna metropolia nie może jakoś wystrzelić swoim rozwojem w górę, żeby w końcu nie odbiło to się jej czkawką, jeśli Polska nie będzie rozwijać się równomiernie. I z każdego szczebla władzy, i europejskiego, i parlamentarnego, i samorządowego na każdym szczeblu trzeba wynosić wspólne myślenie o rozwoju Polski, bo wówczas te małe regiony też będą się całkiem dobrze rozwijać. A jeśli o mały region, co chciałby pan przekazać, powiedzieć mieszkańcom Bielska-Białej i Podbeskidzie? Chciałbym przekazać to, że jest to przepiękne miasto, ale do końca wstydzę się powiedzieć dlaczego, aż z takim sentymentem romantycznym, więc myślę o Bielsku-Białej. Otóż tu mi się w Bielsku-Białej w moim młodym życiu, w mojej młodości przydarzyła tak przepiękna przygoda, która żartowała przez wiele lat na moje życie, że nie opowiem nawet do tej kamery, do której mam absolutnie zaufanie, bo panie płakałyby, ocierałyby łzy chusteczką i powiedziałyby, że film Love Story to jest naprawdę małe przeżycie. Więc Bielsko-Biała kojarzy mi się jako miasto pełne romantyzmu, jako miasto piękne, w ogóle cudowny dworzec, cudowny teatr, cudowne uliczki i gdybym nie mieszkał w równie pięknym Toruniu, to kto wie, czy bym nie przeprowadził się do Bielska-Białej. Jest tu ślicznie, czerpcie Państwo satysfakcję z tego, że mieszkacie w dobrym mieście. Ale ja myślę też, że Bielsko-Biała powinna rozwijać się tak dynamicznie jak Wiedeń, bo Bielsko-Biała była porównywana, mówiono właśnie, że to taki mały Wiedeń. Dlaczego Bielsko-Biała ma być małym Wiedniem? Może być porównywana do dużego Wiednia. Stać
to miasto na to, ale przecież samym talentem, samym pięknem jakiegoś dużego rozwoju się nie osiągnie. To musi być myślenie państwa, myślenie rządu o tym, żeby nie tylko wielcy się rozwijali, ale i takie mniejsze miasta, piękne i gospodarne jak Bielsko-Biała, miały równe szanse. Dla Bielska Białej, dla mieszkańców Bielska Białej nie potrzeba żadnych przywilejów. Tu wystarczą równe szanse, a z całą pewnością będzie dobrze.